W minioną środę gimnazjum imienia Jana Pawła II w Gowarczowie gościło uczestników regionalnego etapu 14 konkursu pieśni i poezji patriotycznej. Poziom artystyczny zmagań był bardzo wysoki. Inicjatorem i organizatorem tego wydarzenia od wielu lat jest parafialny oddział akcji katolickiej w Gowarczowie. Organizujemy konkurs pieśni i poezji patriotycznej od 14 lat, czyli 14 w tym roku. W przyszłym roku będzie 15 konkurs. I konkurs jest zorganizowany w trzech etapach. To znaczy pierwszy etap był do 15 marca w szkołach. Szkoły wyłoniły tutaj właśnie swoich przedstawicieli, kto zwyciężył. Tu prowadzimy dzisiaj regionalny i zgłosiło się na regionalny konkurs pieśni i poezji patriotycznej 10 szkół. No z powiatu tutaj można powiedzieć koneckiego. Tylko z powiatu czy też spoza jakaś? Nie, tylko z powiatu koneckiego. W przyszłości konkurs dzisiaj wyłoni osoby następne, które zwyciężą. Tutaj będzie za chwilę ogłoszony, właśnie wyniki będą tego konkursu ogłoszone i decyzjalny właśnie konkurs pieśni poezji patriotycznej jest organizowany w tym roku w Opocznie za miesiąc, 29 kwietnia o godzinie 9 w Domu Kultury w Opocznie. Na wstępie przywitali uczestników konkursu Dorota Duda, członek zarządu powiatu koneckiego, i wójt Gowarczowa Stanisław Pacocha. Obie te jednostki pomagały w organizacji konkursu. Zmagania przebiegały równolegle w dwóch kategoriach: pieśń patriotyczna i poezja patriotyczna. Poziom artystyczny oceniały dwa składy jurorskie, którym przewodniczyli Maciej Lisowski i Katarzyna Opala. Imprezę poprowadził Adam Kupka, dyrektor CKIAL w Gowarczowie. Centrum Kultury wspiera, nazwijmy to od strony technicznej, akcję katolicką w organizacji tej imprezy. No ja występuję w roli prowadzącego. Jest to przyjemna rola. W poprzednim roku również prowadziłem. Jest to bardzo sympatyczna impreza, więc ta rola taka, która sprawia dużo radości. Oprócz tego Piotr Zaborowski, zajmujący się instruktor muzyki, zajmujący się też nagłośnieniem, tą opiekę techniczną sprawuje nad tą stroną nagłośnienia. No oprócz tego staramy się, no takie rzeczy, które nazywamy obsługą techniczną, świadczyć, pomagać tutaj głównym organizatorom. Jak poziom artystyczny? Bo już jesteśmy po tych wystąpieniach konkursowych. Tak, jesteśmy po wystąpieniach, natomiast no nie wiem, czy powinienem, bo mogę być wyrazicielem tylko swojej osobistej opinii. Od oceniania mamy tutaj powołane jury. Jedno jury ocenia w kategorii pieśń, drugie w kategorii poezja. Jako pierwsze przedstawimy wyniki tych zmagań w kategorii poezja. No ja mam swoich faworytów, ale to nie taka moja rola dzisiaj, więc nie będę mówił, o kim myślę. Przed oficjalnym ogłoszeniem wyników Janusz Bielecki przypomniał ideę i historię tego konkursu oraz podziękował wszystkim osobom, które pomagały w realizacji tego zamierzenia. Następnie Dorota Duda, Stanisław Pacocha, ksiądz Adam Głuszek oraz główny organizator wydarzenia, czyli właśnie Janusz Bielecki, wszystkim uczestnikom wręczyli dyplomy, a laureatom także nagrody książkowe. Szkoła podstawowa w Nieświniu, Krystian Nowak. Krystian, gratuluję. Do kolejnego etapu zakwalifikowały się w kategorii pieśń. Weronika Kaniowska ze Szkoły Podstawowej w Gowarczowie, Jadzia Kołodziej, Szkoła Podstawa nr 1 w Końskich, Anna Gonerka z Gimnazjum w Fałkowie, zespoły Jedyneczki i Duet Aleksandra Gil, Kacper Orman, a w kategorii poezja Amelia Zuzanna Ferenc i Krystian Nowak ze Szkoły Podstawowej w Nieświniu oraz Katarzyna Cuper z Gimnazjum w Rogowie. A teraz już zostawiamy Państwa ze zwycięskimi występami. Wielki ten paciorek polskiego dziewczęcia, przyjm, o wielki Boże, ojcowskie objęcie, bo on się z niej duszy, wyrywaj łkanie, ojczyznę kochaną racz nam wrócić, Panie. Nie poddam Wam się, Panowie, rzecze spokojnie staruszek, ani Wam, ani marszałkowi. Szpady tej nie oddam w ręce, choćby sam car przyszedł po nią,
to stary nie oddam szpady, lecz się szpadą bronić będę, póki serce we mnie bije. Choćby nie było na świecie jednego już nawet Polaka, to ja jeszcze zginąć muszę za miłą moją ojczyznę i za ojców moich duszę. Muszę zginąć na okopach, broniąc się do śmierci szpadą przeciwko wrogom ojczyzny. Nie klękajcie wy przede mną, bo nie jestem żaden święty, ale Polak jestem prawy, broniący mego żywota. Nie jestem żaden męczennik, ale się do śmierci bronię. I kogo mogę zabiję, i krew dam, a nie dam szpady.